Więc tak, mamy tutaj czterordzeniowy procesor AMD Athlon, 16 GB pamięci Kingston HyperX 2x8, dysk SSD na system 120 GB, dysk na multimedia 2 terabajty i dysk na gry jakieś tam 500 giga. No i oczywiście zasilacz o mocy 750 W. To jest ta płyta główna, proszę bardzo. DS2. Najbardziej wyjebana w kosmos. To by było na tyle.